Witam już prawdopodobnie w ostatnim filmiku związanym z Halloweenem, więc potrzebne będą czarny, zielony i pomarańczowy filc, nożyczki, klej do filcu, lakier do włosów, cyrkiel, coś do pisania, igła oraz pomarańczowa nić, zielona mulina, wykałaczka bądź jakiś patyczek, zielony i brązowy mazak, wata, może się także przydać kartka oraz coś okrągłego. Ale może to także być któryś z pisaków. Zaczynam od narysowania i wycięcia kółka z pomarańczowego filcu. Następnym krokiem jest narysowanie i wycięcie liścia. Teraz lekko przycinam wykałaczkę i maluję brązowym mazakiem. Na czarnym filcu rysuję zarys twarzy dyni i go wycinam. I do tego kroku polecam użyć długopisu. Teraz przechodzę do robienia tego pnącza, nie wiem jak to się nazywa. I tutaj warto zabezpieczyć się kartką. Owijam ten okrągły przedmiot muliną i spryskuję lakierem do włosów. To samo robię z drugim kawałkiem. I teraz czekam, że lakier wyschnie. Po wyschnięciu zdejmuję i zawiązuję na wykałaczce. Na koniec do dyni przyklejam wszystkie elementy. Teraz wystarczy poczekać, aż klej wyschnie i gotowe.